Cześć, witam Was w nowym roku 2022. To pierwszy film, który w tym roku nagrywam, a tak naprawdę jest to już 30. film na moim YouTubie. Także witajcie w nowym roku i zapraszam Was na kolejny film. A dzisiaj zajmiemy się tematem planowania instalacji elektrycznej pod topologię gwiazdy, pod sterownik Bowna-Yo. Jeżeli śledzicie mój kanał i trafiliście właśnie na niego ze względu na sterownik Bowna-Yo, to no, powiedzmy z kontaktu z ludźmi na Facebooku i nie tylko, gdzieś tam na YouTubie, wyszło mi na to, że warto zacząć właśnie od tych podstaw, od momentu, kiedy tą instalację elektryczną się planuje, bo żeby móc skorzystać z tego sterownika, no trzeba mieć zrealizowaną elektrykę w topologii gwiazdy. I postanowiłem Wam pokazać, jak ja to zrobiłem, jakie powiedzmy, no jak do tego podejść, żeby się nie pogubić, tak? W takim rozwiązaniu przewodów jest po prostu cała masa, więc warto do tego podejść metodycznie, systematycznie i, no i mam nadzieję, że ten film pokaże trochę ciekawych rozwiązań i ułatwi Wam zaplanowanie i później zrealizowanie takiej instalacji, czy to samemu, czy to z elektrykiem, który to będzie montował. No dobra, zaczynamy. Zacznijmy więc od odpowiedzenia sobie na pytanie, co to w ogóle jest ta topologia gwiazdy, tak? Może zacznijmy od tego, żeby pokazać, jak wygląda taka klasyczna instalacja elektryczna. Zobaczcie, namalowałem sobie tutaj taki mały, profesjonalny, super rysunek. Jak wygląda klasyczny obwód w instalacji elektrycznej, gdzie mamy, powiedzmy, zapalanie jakiegoś oświetlenia, tak? Wygląda to przeważnie tak, że z rozdzielnicy wychodzi sobie przewód, idzie sobie do włącznika. We włączniku jest on, powiedzmy, gdzieś tam, nie wiem, żyła fazowa jest przecinana i później podłączona do przełącznika i później idzie sobie to do jakiegoś tam, powiedzmy, źródła światła, do jakiegoś żyrandola, plafonu czy czegokolwiek innego. Natomiast no w rzeczywistości wygląda to trochę bardziej skomplikowanie, bo pewnie gdzieś tam po drodze pojawia się jakaś puszka, jest to rozdzielone jeszcze na więcej obwodów i tak naprawdę do rozdzielnicy dochodzi sobie kabelek, znaczy z rozdzielnicy wychodzi kabelek zasilający i trafia na wiele obwodów świateł, na wiele przełączników, tak? W ten sposób oszczędzamy bardzo dużo przewodów, instalacja jest stosunkowo prosta. I to są tak naprawdę największe zalety. W przypadku topologii gwiazdy wygląda to troszeczkę inaczej. Wygląda to w ten sposób, że z rozdzielnicy za każdym razem do każdego źródła światła, do każdego przełącznika, do każdego sterowanego gniazdka, czy czegokolwiek innego wychodzi oddzielny przewód. Czyli tak, jeżeli mamy sterownik, to on sobie idzie wprost do rozdzielnicy, w tym przypadku tutaj namalowałem sobie naszego Bowna-Yo. No i podobnie ze światłami, tak? Nie ma tutaj po drodze już żadnego przełącznika, tylko tak naprawdę każda żarówka, każdy powiedzmy punkt świetny jest sprowadzany właśnie do wprost do rozdzielnicy i podłączane do sterownika, który tym steruje. Jakie są tego zalety? No przede wszystkim takie, że mamy w rozdzielnicy możliwość wysterowania każdego z obwodów osobno, tak? Mamy każdy punkt świetny, każde gniazdko, które zdecydowaliśmy, że będzie sterowane, jest tu doprowadzone i możemy sobie to wysterować za pomocą, no chociażby Bowna-Yo lub dowolnego innego tego typu sterownika, czy też nawet samych przekaźników bistabilnych. Ja tak miałem, powiedzmy, w moim dawnym mieszkaniu zrobione, że cała instalacja była właśnie w topologii gwiazdy i była oparta o przekaźniki bistabilne, które były sterowane właśnie też z jakichś tam przełączników. I właśnie, co nam to daje? No, daje nam to, że mamy już w naszym sterowniku Bowna-Yo możliwość wysterowania każdego obwodu i możliwość odebrania sygnału sterującego z każdego z przełączników, czujników, czegokolwiek innego, co sobie tam zastosujemy już z poziomu chociażby Home Assistanta czy Node-RED-a. I to są główne różnice. No, wadą jest na pewno to, że mamy bardzo dużo przewodów i właśnie o tym będzie de facto ten filmik, tak? Jak zapanować nad tą ilością przewodów? Podam przykład. W moim domu przewodów, które zbiegały się do rozdzielnicy, było około 270, z czego około 40 paru to był Ethernet do sieci LAN, więc powiedzmy, że to nie do końca do rozdzielnicy wchodziło, ale ja szafę sieciową mam obok rozdzielnicy, więc
No więc nad taką ilością przodu było trzeba zapanować i wcale nie było to łatwe. Druga rzecz, jak zaplanować odpowiednią instalację w domu, żeby no niczego nie pominąć, żeby ona była w miarę no w miarę przemyślana, w miarę zaplanowana, tak? I żeby to wszystko później nam fajnie zadziałało. Ja szczerze mówiąc, już na etapie, kiedy planowaliśmy elektrykę, mieliśmy dość dokładnie rozplanowane już, jak będą wyglądały pomieszczenia, tak? Część mieliśmy zaprojektowane, część to po prostu, no wiadomo było, gdzie gdzieś tam meble trafią, więc tak naprawdę od tego wyszliśmy, tak? Czyli na etapie elektryki już myśleliśmy o funkcjach użytkowych poszczególnych pomieszczeń, gdzie będą stały konkretne meble, gdzie będą stały konkretne urządzenia, ale oprócz tego, mimo że wiedzieliśmy, jak to ma, powiedzmy, wyglądać docelowo, no to też dawaliśmy dużo nadmiarowych jeszcze, powiedzmy, nie wiem, gniazdek, takich jakichś tam przełączników i innych rzeczy, bo no na etapie gdzieś tam wykończenia koncepcja potrafi się jeszcze zmienić, tak? I u nas też się w wielu miejscach zmieniła, więc to się akurat przydało. No i dobra, jak już mamy mniej więcej przemyślane, jak dane pomieszczenie będzie wyglądać, to pokażę Wam, jak ja do tego podchodziłem. Wziąłem po prostu puszkę ze sprayem, poszedłem do tego pomieszczenia, które miałem już zaplanowane, wiedziałem mniej więcej, jak ma wyglądać. No i sprowadzało się do tego, że malowaliśmy poszczególne gniazda, poszczególne przełączniki, tam gdzie mają mniej więcej wypaść, tak? Mówię mniej więcej, no później wiadomo, że już się to zwymiarowało tak, że było wszystko równo i w jednej tam linii. Ale no dzięki temu, że sobie tak to rozrysowywaliśmy, to dużo łatwiej było no zaplanować i nie zapomnieć. Widać było pomieszczenie, widać było, że jeżeli o, tutaj na przykład to, co widzicie teraz, to jest zdjęcie, powiedzmy, naszej sypialni, no i tutaj pomiędzy tymi krzyżykami, które są namalowane, będzie, stoi już właściwie łóżko, tak, i są gdzieś tam zrobione, przy każdej krawędzi łóżka są zrobione dwa gniazda, z czego jedno jest sterowane, a drugie nie. No i tutaj powyżej są przełączniki po jednej i po drugiej stronie łóżka zamontowane tak, żeby można było nie wstając włączyć, wyłączyć tam poszczególne światła w pomieszczeniu, tak? No więc tak sobie planowaliśmy, było widać, wiedzieliśmy mniej więcej, jak to łóżko, które tam wstawimy, będzie duże i tak, żeby to wszystko pasowało, tak? Te wszystkie rzeczy wydają się, że są jakoś bardzo wysoko od podłogi montowane, no ale tam jeszcze oczywiście dochodzi warstwa stropianu, wylewka, podłoga i tak dalej, więc wcale nie jest to za wysoko, jakbyście się zastanawiali. No i w ten sposób tak naprawdę cały dom, każde pomieszczenie jedno po drugim sobie wyrysowywaliśmy, sobie planowaliśmy, co w nim ma być. I co więcej, na koniec podliczaliśmy te wszystkie gniazda i rysowaliśmy sobie liczbę, ile tak naprawdę takich puszek w danym pomieszczeniu ma się znaleźć. Dzięki temu no też łatwiej było później skontrolować, czy czegoś nie zapomnieliśmy. Tu akurat jakaś tam łazienka, tak, która, gdzie nie wiem, będą jakieś tam gniazdka przy lustrze i tak dalej. Dzięki temu, że wyrysowaliśmy sobie to już na, powiedzmy, ścianach tym sprayem, to później jak wchodziła osoba, która miała te wszystkie puszki wywiercić, których było naprawdę, naprawdę dużo, no to znowu miała duże ułatwienie, bo wiedziała już dokładnie, gdzie co ma trafić. Miała też liczbę kontrolną na dane pomieszczenie, ile ma być. Mówię, wiem, że dużo z gdzieś tam z grupowiczów z naszej grupy Pomnajo wykonuje instalację elektryczną, albo planuje wykonać instalację elektryczną w domu samemu, tak? No więc dla samego siebie będzie to duże ułatwienie. Natomiast jeżeli ktoś, tak jak ja na przykład, ja miałem no, takiego, powiedzmy, pomocnika, który te przewody w domu rozprowadzał, no ale ja miałem znowu prostą wytyczną dla niego, on też dokładnie widział, gdzie co ma iść i jak te przewody, jak te puszki pojeść, jak te przewody rozprowadzić, więc no było to dużo łatwiej, praktycznie żadnego błędu chyba nie popełniliśmy w trakcie rozkładania tych przewodów. Nawet jeżeli wynajmujecie elektryka, który ma to zrobić, no to też jak on dostanie takie wytyczne, to będzie mu dużo łatwiej pracować i dużo szybciej to wszystko zrobi. Więc myślę, że takie podejście jest dobre. Natomiast później powstaje nam milion przewodów. Co do generalnie rozkładania przewodów, to ja zrobiłem to na
tak naprawdę dwoma sposobami. Na parterze zrobiłem no, klasycznie, czyli prowadziłem po prostu przewody po ścianach i po sufitach. Tylko że tych przewodów jest taka masa, że zobaczcie, że później nie ma jak lampy jakiejś zawiesić, bo po prostu jest jeden przewód na drugim. I no, jako że zaczynaliśmy od parteru, no to na parterze już całość poszła w ten sposób. Natomiast na piętrze wyciągnęliśmy wnioski i cała instalacja została położona w takich plastikowych korytkach, takich no, z kastorami tak naprawdę, takich standardowych korytach do układania kabli, takich nie, one tam miały ze 120 mm na chyba 60 wysokości, więc z takiego koryta wchodziło naprawdę dużo przewodów, nie trzeba było wiercić, nie trzeba było tyle tego wszystkiego gdzieś tam rozkładać. I tylko na ścianę wchodziliśmy tak naprawdę i już tam, gdzie dany przełącznik, dane gniazdo wchodziło, to tak naprawdę od dołu tylko było kawałek do powiercenia i przymocowania przewodu, więc było dużo, dużo prościej. I polecam taką metodę wszędzie, szczerze mówiąc. My sobie tak szliśmy, żeby te trasy kablowe były możliwie krótkie, natomiast szliśmy zawsze przy ścianie, tak? Nie gdzieś tam przez środek, tylko raczej przy ścianach, żeby to wszystko było. No później, żeby też nie kolidowało z innymi instalacjami, które się pojawiają, tak? Czy jakieś tam rekuperacje, odkurzacze i inne rzeczy. Więc mówię, w tym nie mam akurat zdjęcia, akurat z tego etapu, gdzie rozkładaliśmy te listwy, nie wiem, gdzieś mi zginęły, natomiast zdecydowanie polecam taką metodę montażu, ułatwi Wam to mega mocno i przyspieszy tak naprawdę montaż tych wszystkich przewodów, a będzie ich bardzo dużo. No i jak już sobie te wszystkie przewody rozprowadziliśmy, no to będziemy mieli mniej więcej taki widok w okolicach rozdzielnicy, tak? Będzie nam zwisało milion przewodów, które trzeba jakoś uporządkować, jakoś podłączyć i w tym wszystkim się nie zagubić, tak? Tutaj no bardzo ważne jest, żebyśmy mieli to wszystko bardzo dokładnie rozplanowane, żeby z takiego właśnie etapu no dojść już do etapu, gdzie mamy to wszystko jakoś tam poukładane. I tu z pomocą przyjdzie Excel, którego przygotowałem dla Was, którego udostępnię i z którego ja zresztą korzystałem, tak, na bieżąco. Także tak naprawdę każdy z przewodów u mnie był bardzo dokładnie opisany po jednej i po drugiej stronie. Zanim jeszcze przejdziemy do samego Excela, to może pokażę Wam urządzenie właśnie, z jakiego korzystałem. Zobaczcie, ja korzystałem z takiej małej drukareczki przenośnej Dymo Rino 5200. I ono jest o tyle fajne, że drukuje po prostu naklejki lub nawet koszulki termokurczliwe, z których możemy sobie skorzystać i oklejać tym przewody. Pokażę Wam, jak to wygląda. To jest taki model, powiedzmy, heavy duty, natomiast są też mniejsze, tańsze, tam nie wiem, chyba najtańsza około 100 zł taka drukarka kosztuje, a jest naprawdę mega przydatna. No i ja drukowałem sobie identyfikatory na poszczególne przewody. O samych identyfikatorach, jak to wszystko rozplanowałem, to zaraz będzie w Excelu, natomiast mówię, no to jest bardzo proste urządzenie w użytkowaniu, tak, wpisujemy sobie, nie wiem, to ma być jakiś czujnik wewnętrzny 22, tak, klikamy print, drukarka drukuje, dostajemy taką małą etykietkę, to jest naklejka taka, no, nie wiem, czy będzie ją widać, naklejka taka samoprzylepna, zobaczcie, no i później wystarczy sobie ją nakleić na przewód. Bierzemy sobie jakiś ciach. Bierzemy sobie jakiś przewód. U mnie to będzie, powiedzmy, długopis. Oklejamy i mamy ładną, znowu i mamy, zobaczcie, ładną labelkę, która nam niestety trudno, żeby złapał jakiś fokus na to. Dobra. I w ten sposób opisujemy po dwóch stronach przewód, tak? Po stronie, powiedzmy, tego odbioru i po stronie rozdzielnicy, żeby później z tego całego bałaganu jakoś wyjść. Dobra. Przejdźmy zatem do Excela, którego przygotowałem. Dobra. I zobaczcie, przygotowałem takiego Excela, który po pierwsze jest plikiem XLS, a nie plikiem jakimś Google'owym sheetem, z tego względu, że no, zakładam, że będziecie z tego korzystać gdzieś tam na budowie i nie zawsze możecie mieć dostęp
internetu, więc, no więc tak będzie po prostu prościej, tak, żeby mieć plik offline'owy. Zostawiłem tu trochę moich różnych, powiedzmy, wpisów z mojego domu, żebyście mniej więcej wiedzieli, jak, w jaki sposób ja opisywałem poszczególne rzeczy, jak nazywałem poszczególne rzeczy, jakie i jak to wszystko wyglądało, powiedzmy, w praktyce, tak, żeby nie było to takie syntetyczne. No i dobra, przejdźmy do tego Excela, omówimy po kolei poszczególne kolumny i mamy tak, kolumna A, czyli pierwsza tutaj z lewej strony, to są identyfikatory. To są właśnie te rzeczy, które powiedzmy identyfikują nam poszczególne przewody, które stosujemy na tych naklejkach z drukarki, czy jeżeli nie wiem, w jakiś inny sposób sobie te przewody opisujemy. I ja dla każdego powiedzmy typu danego odbioru używałem sobie innych identyfikatorów, tak? I numerowałem je po prostu inkrementalnie, tak? Od powiedzmy jedynki do tego, aż mi się skończyły. No i mamy tu jakieś tam CW, tak? Czyli u mnie to był czujnik wewnętrzny. CZ to jest czujnik zewnętrzny, tak? W tym przypadku jakiś tam czujnik otwarcia bramy wjazdowej. Jest dodatek sygnał otwarcia bramy wjazdowej w moim przypadku. DO, no to jakieś tam domofony. ETH to są Ethernety, czyli przewody od sieci LAN. Później co tu mamy jeszcze? Elektrozawory, czyli EZ, jakieś oznaczenia, gniazda w rozdzielni, gniazda siłowe. No tutaj generalnie możecie sobie zastosować dowolną jakąś identyfikację. Ja przyjąłem po prostu, że zawsze jest prefiks dwuliterowy i później jest sufiks dwucyfrowy, no bo raczej z jednego typu nie miałem takiej sytuacji, że przekroczyła ilość 99 przewodów, więc taka numeracja mi spokojnie wystarczyła. No później jakieś oświetlenia wewnętrzne, mierniki. O, mierniki tylko inaczej widzę nazwałem do tego. I tu mam też oprócz samych powiedzmy takich rzeczy, które do rozdzielnicy wchodzą, no to mam też tu rozpisaną instalację telewizyjną, jakieś tam wszystkie rzeczy, które wchodziły w skład tego. No i dobra, jak korzystać dalej z tego naszego tutaj Excela? Oprócz zakładki wykaz mamy tu też zakładkę słowniki, tak, w którym definiujemy sobie poszczególne rzeczy, poszczególne typy, których będziemy używać. Tak. To ile mamy kondygnacji, tak, u mnie to był parter, piętro, jakiś tam ogród. Pomieszczenia, tak, tutaj zostawiłem trochę jakichś tam pomieszczeń, które były też u mnie, żebyście sobie też jakoś tam podobnie mogli ponazywać. Typ danego obwodu, czy to jest wejście, czy to jest wyjście, czy to jest może wejście i wyjście, tak, bo takie też mam typu wejście i wyjście, bo na przykład w przypadku, nie wiem, bramy zewnętrznej, która jest w ogrodzie, no nie ciągnąłem dwóch oddzielnych przewodów do nie wiem, do jakiegoś tam kontaktronu i do wysterowania tej bramy, tylko szło to wszystko jednym przewodem. No i później mamy jeszcze słownik nazw poszczególnych elementów, które stosujemy i mamy wykaz przewodów, które stosujemy. Tak, ja stosowałem jakieś tam 2x075, 3x1,5, 3x2,5 i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli chcecie z tego korzystać i sobie to spersonalizować pod siebie, no to po prostu dopiszcie tutaj w słowniku pomieszczenia, jakie macie, typy i dowolne inne tam rzeczy, które, czy tam kondygnacje, które macie. I jak sobie to uzupełnicie, no to później będziecie dopisywać sobie jakiś tam, nie wiem, nowy obwód. Powiedzmy, że będzie to jakiś, no nie wiem, przełącznik wewnętrzny kolejny, tak? PW03. Powiedzmy, że to będzie par. Tam właśnie. Tutaj od razu autopodpowiadanie działa, ale możecie też skorzystać sobie właśnie z listy, tak? Powiedzmy, że to będzie na piętrze i będzie to w pomieszczeniu, nie wiem, sypialnia piętro 1, będzie to wejście. I to jest przełącznik wewnętrzny, tak, o ile dobrze pamiętam. Dobra, przewód, który do niego poprowadzimy, to będzie skrętka. No i sobie opisujemy, że to jest, nie wiem, przełącznik przy łóżku w sypialni. Kolejna kolumna, którą tutaj mamy, to jest, czy to jest wykonane. Ja sobie taką kolumnę dodałem z tego względu, że najpierw gdzieś tam planowałem, a później sobie z takim Excelem chodziłem po domu i sprawdzałem, czy dany obwód już jest zrealizowany, czy nie. To mi dawało też informacje o tym, czy coś nie zapomniałem po prostu, tak? Powiedzmy, że to jest wykonane.
Następnie, następne tutaj kolumn dotyczą tak naprawdę wyjść, tak? Jeżeli już zaczniemy budować na podstawie tego Excela tą naszą rozdzielnicę, tak? No to tutaj ja sobie wprowadzałem właśnie, z której fazy dany obwód będzie zasilany, jeżeli to jest jakiś tam obwód wykonawczy. I to pozwoliło mi też lepiej rozłożyć sobie obciążenie po fazach, tak? Jeżeli wiedziałem, że nie wiem, mam ileś tam pomieszczeń, ileś oświetleń i tak dalej, i tak dalej, no to sobie to wszystko no w taki sposób starałem się rozłożyć, żeby no to obciążenie między fazami było w miarę równe. Później tak, kolumna J to jest ID różnicówki, którą gdzieś tam stosowałem w danym obwodzie, tak? Jeżeli jakieś tam obwody sobie kumulowałem, no to tutaj było widać już znowu, pod którą różnicówkę co trafia. Następnie, pod które zabezpieczenie nadprądowe podłączałem dany obwód, tak? No i od razu było widać też, pod którą różnicówkę to będzie podłączone. Jaki typ bezpiecznika zastosowałem na danym obwodzie. I tak dalej, i tak dalej. No i jak już mamy tą część, powiedzmy, podłączoną, tak, no to później znowu jest temat tego, czy dany obwód będzie sterowany, czy nie, tak, czy trafi do, czy będzie podłączony do Bauna Yo, czy do jakiegoś innego sterownika, czy nie. To też jest bardzo wygodne, żeby sobie tutaj przejrzeć te wszystkie rzeczy, tak, i zobaczyć, no bo niektóre obwody po prostu nie są podłączone, nie wiem, tam obwód alarmu, czy jakiś tam niektóre, nie wiem, zasilania gniazdek zwykłych takich w domu. A po to jest ta kolumna, żeby sobie później odfiltrować i skupić już na tych tylko, które będą sterowane, tak? Więc też jest bardzo przydatna. No i jak już mieliśmy opracowane, które powiedzmy obwody wymagają podłączenia do sterownika, no to następnie ja mam trzy takie bony u siebie w rozdzielnicy, więc zdecydowałem, do którego bona dany obwód ma trafić, tak? No i później jeszcze do którego z kolei wejścia lub wyjścia tego bona ją ma trafić. No i w ten sposób powstała tak naprawdę kompletna dokumentacja instalacji elektrycznej mojego domu. Jest dokładnie rozpisane, który przełącznik, w którym pomieszczeniu. Bardzo łatwo jest zlokalizować, co gdzie jest podłączone, mimo że tak jak mówię, tych przewodów jest grubo ponad 200, które trafiają do rozdzielnicy. No i cóż, jeśli chodzi o Excela, to tyle. Ja go udostępnię, więc będziecie mogli spróbować sobie z niego skorzystać. Moim zdaniem jest to naprawdę duże ułatwienie i pozwala właśnie skontrolować i zapanować nad tą instalacją, która wcale taka prosta i mała nie jest. No i zobaczcie, jak już sobie takiego Excela opracowaliście całego, tak, na podstawie, powiedzmy, raz, że właśnie zastanawiają się nad funkcją poszczególnych pomieszczeń i tego, czego będziecie potrzebowali, no i rozrysowanie tego wszystkiego później i wpisanie do Excela, no to warto sobie takiego Excela chociażby wydrukować w momencie, kiedy osoby, które będą kładły wam przewody, czy wy, jeżeli będziecie to robić samemu, tak, no to macie gotową ściągawkę, która pokazuje wam tak naprawdę całą instalację w domu. U mnie to tak wyglądało, jak widać był to bardzo długi Excel, ale łatwo było wszystko znaleźć i łatwo było gdzieś tam ołówkiem czy długopisem sobie zaznaczyć, że to już zrobione, czy tam to trzeba jeszcze dorobić. No, później również aktualizacje w trakcie budowy gdzieś tam na laptopie się u mnie odbywały, także myślę, że takie podejście jest w miarę ok i naprawdę mi się udało nie zgubić tak naprawdę żadnego przewodu, więc myślę, że metoda zadziałała. Jeszcze wam powiem kilka takich, powiedzmy, moich przemyśleń i sposobów na poradzenie sobie właśnie już z tymi przewodami w rozdzielnicy. Ja stosowałem u siebie do przewodów typu skrętka, stosowałem takie złącza telefoniczne LSA. Tutaj na zdjęciu możecie sobie zobaczyć, jak to wyglądało. Czyli do rozdzielnicy sobie kupiłem taką dużą płaską płytę, którą do tej rozdzielnicy można było kupić, która zajmowała dwie szyny DIN, tak? I do niej przykręciłem te tak zwane gniezdniki do właśnie złączek LSA. No i później do nich wpinałem już złącza i wpinałem poszczególne przewody. Zobaczcie, to zaletą tych złącz LSA największą jest to, że one bardzo mało miejsca zajmują, tak? Na każdym z takich złączy udało mi się wpiąć dwie skrętki, tak? Dwa Ethernety. No i później z tych złączy, później sobie już do tych aparatów do Bauna Yo szły przewody, żeby wysterować poszczególne rzeczy na tych. Natomiast tutaj jest około
chyba wydaje mi się, że około 100 przewodów łącznie podłączonych na dwóch szynach DIN na tej mojej rozdzielnicy, więc pojemność tego jest ogromna, łatwość obsługi jest też bardzo duża. Jedyne, czego potrzebujecie z narzędzi, to tak naprawdę nożyk Krona, który kosztuje tam, nie wiem, z 10 zł do wpinania tych przewodów, do zaciskania przewodów w tych złączkach. No i tak to finalnie wyszło, tak? Zobaczcie, z takiego wielkiego pęku przewodów finalnie wszystko jest to już zapięte i zajmuje bardzo mało miejsca i bardzo łatwo później to rozprowadzać dalej po rozdzielnicy. Także tak wygląda u mnie ta część niskonapięciowa, tak u mnie było to tak zrobione, że ona wchodziła od dołu, natomiast część wysokonapięciowa wchodziła od góry rozdzielnicy i w moim przypadku ja wykorzystywałem takie zugi firmy Simet. Nie polecam ich bardzo mocno, teraz dużo fajniejsze, zresztą ludzie na forum mi to też pokazali. Można wykorzystać właśnie złączki Wago, takie piętrowe, które fajnie się ze sobą gdzieś tam spina i mostkuje, więc powiedzmy to byłoby fajniejsze rozwiązanie, natomiast no, idea jest ta sama, tak, że wchodzimy sobie z przewodami gdzieś tam na brzeg rozdzielnicy, wpinamy sobie w te złączki czy to Wago, czy takie Simety jak u mnie i dopiero z tego rozchodzimy się dalej. Dzięki temu ta instalacja też jest dosyć łatwa w przerobieniu, jeśli potrzeba coś zmienić, a ja na przykład zmieniałem moje, bo dokładałem zasilanie awaryjne, musiałem wydzielić pewne moduły, które wydzielić pewną część instalacji, która będzie zasilana awaryjnie, no to dzięki temu nie trzeba było nic, nie wiem, lutować, łączyć, tylko po prostu przedłużało się przewody i tyle. No i generalnie finalny efekt u mnie, zresztą widzieliście to już na filmie o rozdzielnicy, który też podlinkuję tutaj może w opisie filmu. Finalnie wyszło to tak, u mnie, znaczy na etapie budowy widzieliście, że mnóstwo przewodów sobie dookoła gdzieś tam idzie, a na koniec ja to po prostu zabudowałem ścianką z karton gipsu. I tam jest czasem, jest wciąż do tego dostęp jak potrzeba, jeszcze jakieś tam okienko rewizyjne sobie dobudowałem finalnie. No i tak to wyszło, tak? To jest, no dzięki temu udało się to w miarę czysto i bezboleśnie zrobić. Także to chyba tyle na ten moment w tym temacie. Jest to taki pierwszy film z cyklu, w którym będę starał się pokazać, jak właśnie podejść do tego naszego sterownika po Bone.io, jak go zainstalować, jak poradzić sobie z tym wszystkim dookoła, żeby to wszystko działało i żeby można było to uruchomić. No cóż, chyba tyle na dzisiaj. Dzięki.